Nie słyszysz tego pukania? Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. Znowu przyszła paczka do pani chłopaka życzonego, pana Pawła. A co to jest, przepraszam? Nie wiem, już nie sprawdzałem. Nie drążę, nie wnikam. Ani nie wiem, coś zbiera, może nie zbiera. Dziękuję panu bardzo, przepraszam. W porządku, do widzenia. Nie wiem, nie. Co to był? Jakaś paczka do ciebie przyszła. Jaka paczka? Przecież ja nic nie zamawiałem. Jak to nic nie zamawiałeś? Po co ci ten nóż? Jaki nóż? A nawet jeśli zaczęło otworzyć moją paczkę. Pani, zrobiłem nam kanapki, zjesz ze mną? Mam gdzieś twoje kanapki i mam gdzieś twoje śniadanie, ja wychodzę. Gdzie znowu wychodzisz? Mam swoje zajęcia, pamiętasz o tym, pewnie prawda? Idziesz do swojego jakiegoś tam nauczyciela Zen, tak? Do tego Stefana Wukonga, tak? Wugonga, Wugonga, okej? Okay? Żeby wydawać nasze pieniądze. No, w tym momencie przegiąłeś, okej? Okay? Jak do ciebie przychodzą dziwne paczki i ty wydajesz nasze pieniądze na jakieś dziwne noże, to jest wszystko w porządku, prawda? Jakie noże? I to jego durne hasło. Czerpie energię z uśmiechu innych ludzi. Chyba hajs. Witaj, Moniko. Nawet nie musisz mi mówić, co cię do mnie sprowadza. Wyczuwam. Wyczuwam te fluidy. Wyczuwam aurę. Aurę niebezpieczeństwa, która unosi się wokół ciebie. Jest wyraźnie, czuję ją. Jest namacalna. Uważaj, dziecko. Uważaj na siebie. Nie ufaj. Nie ufaj. O, już jesteś. Przygotowana na kolację. Wyglądasz na zmęczonym. Napijmy się wina.
Thank you.